miniony piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na logo nowo powstającego portalu Sanocka Strefa Kultury. Konkurs został ogłoszony w miesiącu czerwcu. Dzisiaj sfinalizowaliśmy to, nagrodziliśmy zwycięzcę, grafika z Podkarpacia, który przygotował zwycięskie logo. No i wręczyliśmy również nagrodę w wysokości 500 zł. Do konkursu zgłoszono blisko 30 prac. W burzliwych naradach uczestniczyli pracownicy sanockiego BWA oraz sanocki artysta młodego pokolenia Jan Szczepkowski. W efekcie zwyciężył Piotr Szczur, za którego projektem przemawiała trafność oddania misji portalu oraz minimalizm. Jest to połączenie znaku geometrycznego, który ma symbolizować po prostu taką sanocką strefę. Przez to też różowa kropka i po prostu chciałem, żeby to było jak najbardziej minimalistyczne i po prostu, żeby się kojarzyło niejednoznacznie. Sanocka Strefa Kultury z założenia ma być miejscem wirtualnych spotkań artystów pochodzących z Sanoka oraz swoistym kalendarzem kulturalnym powiatu sanockiego. Tworzymy tam profile wielu, wielu ludzi pochodzących i związanych z Sanokiem. Będą to malarze wszelkiej maści, artyści, twórczy ludzie, ludzie związani z filmem, z mediami, z szeroko pojętą sztuką. Pomysłodawcą Sanockiej Strefy Kultury jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Leszek Puchała, który poniekąd jest rozczarowany, że portal nie zaczął jeszcze funkcjonować. Jednak zapewnia, że już niebawem Sanocka Strefa Kultury będzie aktywna. Wszystko dzisiaj wymaga profesjonalnego podejścia, jakiegoś formatu opracowania właśnie pod względem graficznym, żeby się to kojarzyło, kampanii informacyjnej. Po dopatrzeniu wszystkich szczegółów strefa ruszy. Z pewnością jest to doskonały pomysł, ponieważ organizatorzy potencjalnych wydarzeń kulturalnych, plenerowych czy też masowych znajdą dogodny termin na organizację przedsięwzięcia, które spotka się z pełnym odbiorem społeczeństwa. W maju czy też lipcu bieżącego roku niektóre koncerty, happeningi, wystawy czy też festyny odbywały się w tym samym dniu, a co gorsza w tej samej godzinie, przez to narażone były na niższą frekwencję. Natomiast przed nami sierpień, w którym sanoczanie na moc atrakcji nie mają co liczyć. Aby w przyszłym roku organizatorzy życia kulturalnego w Sanoku zachowali zimną głowę i pamiętali, że wakacje trwają do ostatniego dnia sierpnia.